Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich na live'aju z Dead Space'a. Kamerku, przesuń się. Może. Ale mnie atakujecie dzisiaj. Przed samym streamem mnóstwo dziwnych rzeczy wysyłacie. Cześć, czołem. Dzięki, Lawrence, za cheerki bardzo. Gotowa na kolejne umieranie? Nie bardzo. Dzisiaj mam dość kiepski dzień. W ogóle na wszystko. Widziałam, że tam Skipper wrzucił donate'a, więc też bardzo dziękuję. I Adrian wrzucił Prima subskrypcję, także dziękuję również. Dziękuję za wszystkie tutaj dziwne rzeczy. I witam wszystkich. Witam Aniu, cześć Skipper jeszcze raz, cześć Ryana. Cześć Mnichu, cześć Adrian, cześć Harriet, Cookie Play Games, hejka, cześć Tornak, cześć Tinkoza, cześć Fuller, machanko dla ciebie, proszę bardzo, cześć Memlich, cześć Kalin i kto jeszcze? Joda, cześć Alexa, kocia psychodela, wyraźnie potem nastrój, no też mam nadzieję, mam dzisiaj taki dzień, że po pierwsze plecy mnie bolą, nie wiem czemu, bo w sumie nie siedziałam dzisiaj tyle przy komputerze. Dużo czytałam dzisiaj komiksów i sprzątałam trochę, ale może źle spałam i dlatego mnie bolą, nie wiem. I dzisiaj mam taki dzień, żebym weszła, nie wiem, pod kocyk i siedziała pod kocykiem z jakimś serialem i w ogóle tak, nie wiem... Tak dzisiaj jestem rozmemłana trochę. Cześć Torgus. Cześć Kefir. Skończyłem służyć swój level. O, podczas końcowych godzin już po prostu chciałam sobie coś zrobić, jak byłem wykończony. O nie. Możesz screeny wysłać Kefir albo mi na maila. Mail powinien być gdzieś tam pod odtwarzaczem na Twitchu. Albo... Chociaż nie wiem, no na Discorda chyba też prywatnie możesz wysłać. Tak by było chyba najlepiej. Nie było mnie dzisiaj w szkole. O nie, też kiepsko się czułaś, biedna. Miałam się za sprzątanie. Co tu się stało? Właściwie nie wiem, co się stało. Do łóżeczka bierzesz kompa i streamowanko z wyra, no. Nie, powiem wam szczerze, że moje obecne krzesło do komputera jest i tak 100 razy wygodniejsze niż moje łóżko. Moje łóżko to jest tragedia. Nie polecam. No i dobrze, Torgus, no na hardkorze to się trzeba męczyć, a nie. Co ty byś chciał? Wszystko łatwo i przyjemnie, no. Cały pierwszy tydzień inwentaryzacji był męczący fizycznie. Jeszcze wczoraj dobiłam, zwalając się z krzesła. O Boże, uderzając plecami o krzesło, z którego się zwaliłam. I dzisiaj było chillowanie połączone z odpoczywańskim i regenerowaniem pleców. Boziu, tym bolące plecy. Boże, Ryana, jak ci współczuję, masakra. Miałam tak całe życie, że wolę siedzieć pod kącykiem. Jestem ziutek, ale zmieniłam nazwę. Okej, dobrze. Ja jakoś przeżyłem pierwszy tydzień w pracy po zwolnieniu, nie było źle, ale za to kolejny luźniejszy, bo jajka będziemy żyć. No tak, święta przed nami. A w ogóle dzisiaj jest 1 kwietnia. Ktoś was dzisiaj jakoś nabrał? Natknęliście się na jakieś ciekawe żarty czy coś? Dobrze, dobrze, Kefir. Trzeba się na hamak przerzucić. Bolącego miejsca powinieneś przyłożyć kota. No właśnie, gdyby jeszcze ten kot chciał siedzieć w tym miejscu. Inne pod koniec i wszystko trzeba powtarzać od początku. O nie, najgorzej. Nie, ja rezydenty nie będę ogrywać, żadne, Torgus. Nie moja bajka. Ja wolę to oglądać niż sobie grać. Się nabrałam przed chwilą, bo przed chwilą ogarnęłam, jaki jest dzień. No, właśnie. Nie, w tym roku jakoś żarty wszystkie wywoływały we mnie żenuę. O no. Swoją drogą niestety, ale muszę się z wami pożegnać, bo jest mój ostatni stream na Twitchu. Och, no! Lawrence, jak możesz? Zabraniam.
Współczuję, również miałem sporo sprzątania w domu i jeszcze w dodatku się nie wyspałam. O nie, najgorzej. Michu, Boże, przebudziłam się o 4 rano. Ja się przerzucam na drugi boczek. Zrobili mnie w trąbę i nikt nie wyciął numeru. Najlepszy numer ever. Jajeczka, pepe. Wzięłam na czwartek i piątek urlopik. O, no to nice. A jak oglądasz, to podoba ci się? No, w sensie fajnie się na to patrzy, jak na taki serial. Mógłby taki serial powstać w sumie. Chociaż chyba jakieś filmy z Residenta powstały, a w końcu nie oglądałam. Ale tak to fajnie się ogląda, tylko nie chciałoby mi się walczyć z tymi zombiekami wszystkimi. Tak wygląda, no nie wiem, no bardzo podobnie do jakichś innych gier, więc nie wiem. Nie mam jakiegoś takiego parcia na granie. Cześć Hero From Games, cześć Miraf. Nie nabrałaś się, próbowałaś. Kręciłam współlokatora, że coś z łazienki cieknie przy biegu w tempie ekspresowym, tylko po to, by zastać ją w stanie nienaruszonym, zamknął się w pokoju. O nie! Jaki foszek! O, Kefir, dziękuję bardzo za wodę. Twoje zdrówko. Dobrze, ja się może powoli będę odpalać z tą grą. Na dzisiaj. Ja to ogólnie za bardzo w internecie na przykład nie widziałam specjalnych żartów, bo siedziałam tylko rano troszkę na Facebooku i przeglądałam różne rzeczy. No i natknęłam się tak standardowo na WOTR-ze, wrzucają zawsze jakieś żarty na 1 kwietnia i dzisiaj wrzucili, że mają wydać dodatki do Tomb Raider Underworld na PC-cie. Tylko trzeba było tam jakieś konto założyć, coś tam, dziwne rzeczy się działy. No, ale wiedziałam, że to jest żart. Cześć, Precelku. No i Precel mi pokazał jeszcze teraz, że na My Anime List jest teraz My Kitty List. I teraz są kotki zamiast anime. Nawet nieźle dziś poszło, zdał mi końcówka 4 rozdziału. O, no to super. Trochę spałam i nie chciało mi się wstawać. Źle przeczytałam, bo tak to jest, jak się nie czyta uważnie. Myślałam, że dzisiaj live zaczyna się 21.30. Och no, to prawie strollowałam, nie trolując. A swoją drogą, mogłam wam wrzucić informację, że jest dzisiaj live i go nie zrobić. To by była wkrętka. Ale jestem miła i zrobiłam wam live'a, no widzicie. A ogólnie też miałam wspomnienie dzisiaj na Instagramie, że w zeszłym roku robiłam streama z tych dziwnych customów z Tomb Raidera. Kurde, i w tym roku jakoś kompletnie mi wyleciało to z głowy. W ogóle zapomniałam o 1 kwietnia. Ale tak kurczę, żałuję teraz, że właśnie nie zrobiłam znowu jakiegoś takiego, bo tych pokręconych customów to jest w cholerę i jeszcze trochę, które mogłabym wam pokazać, więc mogłoby być śmiesznie, ale to już, no trudno. Next time. Filmy z tej serii mnie nie przekonały za bardzo. No, domyślam się, bo wiele osób narzeka na te filmy z Residentów. Właśnie, mogłam zrobić live'a bez live'a. Cześć, Ochan, hejka. Zagrać inne gry niż zapowiadałaś. O, to też w sumie byłoby dobre, Tinkozo. Wykorzystamy te pomysły. Ja sobie zaczęłam oglądać Bayonetta 2. O, super. Bayonetta bardzo fajna jest. Dobra, gdzie ja jestem i co ja robię? Dobrze. Nie mam zbyt dużo amunicji, jak zwykle w tej grze. Idę gdzieś. Gdzieś powinnam iść i coś powinnam robić. Jakie mam główne zadanie? Aktywuj wyrzutnię. Nasza ostatnia szansa na ratunek. Sprawdzę wyrzutnię w sterowni pokładu wydobywczego. Załoga i Ishimura ciągle wystrzeliwuje stamtąd nadajniki badawcze. Okej. Okay. Sasuke, dziękuję bardzo za followkę. Witam serdecznie. Działa na mnie. Ojej, jedna Alexa.
Mogę zamiast zrobić live'a nagrać film na YouTube, albo zamiast live'a na Twitchu live'a na YouTube. O, no też w sumie. Czy ja tu eksplorowałam to miejsce? Chyba ja mam iść w tamtą stronę. Ale żeby pójść w tamtą stronę, to ja potrzebuję tutaj to coś. Przypuszczam, że zbierałam tu jakieś rzeczy wcześniej. Tu był warsztat, ale chyba nie mam żadnych węzłów ze sobą. A tu jest do windy. Ale się tam nie da przycisnąć. Ktoś utknął. No jeszcze jest tutaj, ale to też jest zamknięte. Dobra, weźmy to. Nie to. To. No cześć Teło, hejka. Ruso się dalej nie ruso. Chyba się nie ruso. Nie wiem. Gdzie jestem? Aha, w tamtą stronę mam iść. Boże, boję się. Chociaż ostatnio żeśmy walczyli z Lewiatanem, mam nadzieję, że nie będą mi kazali niedługo walczyć z drugim bossem. Napominam, że to gówno tu jest! Boże... Umarło wszystko? Zapominam o tym głównie, no. Chodzący. No i nie mogę tu pójść, bo jest trzeci poziom. No, czemu ja jeszcze nie mam trzeciego poziomu? Ojej. Ja dzisiaj robiłam sobie wspominki i oglądałem starego Let's Play Ani z Mass Effecta. O Boże. Byłem w szoku, jak usłyszałam od Ani. Dla mnie to jest zwykła gra. Nic nadzwyczajnego. Mówiłam, żeby tego nie oglądać. To jest gówno, nie Let's Play. Dobrze, nawet nie będę psioczył na brak amunicji, bo i tak też. Dzięki, Skipper. Pamiętam, jak kilka lat temu, na 1 kwietnia, powiedziałeś, że przeprowadzasz się do Holandii. A nie przeprowadzałam się do... tego? Do Irlandii? Wydaje mi się, że do Irlandii się przeprowadzałam. Wtedy. Możemy w pierwszych minutach gry? Nie, no mam nadzieję, że nie. I nawet moja siostra napisała komentarz pod tym filmem. Jezus. Ja się wstraszyłam. Moja siostra napisała komentarz pod tym filmem, że gdzie jej brakowało mnie i w ogóle. Kilka osób się nie nabrało, ale kilka całkiem spoko. Tak, był jeszcze let's play, co puściłam całość od tyłu, jak mówiłam. Wszystko było odwrócone od tyłu. A czytałam wtedy moje notatki ze studiów. Moje notatki ze studiów i to puściłam od tyłu. Cały tytuł był od tyłu, opis był od tyłu, wszystko było od tyłu. A potem wrzuciłam wam, jak ten filmik powinien poprawnie wyglądać. I się wszyscy śmiali, ha ha ha, było tak śmiesznie. Nie no, nie chciałam kopać leżącego. Aha, tu jest ta wyrzutnia. Są kredyty, pieniądze. Pieniądze są najważniejsze. A to? Pociski pulsacyjne. A to? Mogę otworzyć? Nie, oczywiście, że nie, bo wszystko wymaga poziomu trzeciego. Jezus Maria, ta gra mnie nie kocha. Jezus. Też mi ten level nie jest za dobry, nie ma zagadek. Jest to level zręcznościowo-spostrzegawczy. Niestety nie dałam rady zrobić menu tytułowego, innych strojów, nazwy itemów. Ale i tak nie jest zły, ma 7 sekretów i tak mniej więcej 2 godziny. Posiada też 6 leveli. To całkiem sporo. I historia jest taka zwyczajna. Lara poszukuje artefaktu w skrócie. No spoko, jakby chętnie zobaczę. Co studiowałaś? Informatykę. Ale to już dawno.
Pieniądze najważniejsze. Dobrze, że w poniedziałek wypłata. Pragmatyczne podejście. No ja mam zawsze pragmatyczne podejście. Kurde, bo mi się ten... Mając plazmą pistolet, tę uniwersalną kartę dostępu. No właśnie, ja nie rozumiem. Powinniśmy móc rozwalać te skrzynki. Dziennik pokładu wydobywczego Dallas. Dziś przeprowadzono łamanie planety Aegis 7. Po naszej stronie wszystko poszło gładko. Wydaje się, że pojawiły się jakieś problemy na planecie i chwilowo straciliśmy kontakt z kolonią, ale uprzęże są stabilne, a moment obrotowy mieści się w akceptowalnych parametrach. Pierwszą bryłę skalną wydobyto z ładunku tektonicznego, lokalizacja jakaś tam, około godziny po łamaniu. Następnie została ona przetworzona, oczyszczona i przetopiona na próbki. Wyniki przerosły nawet wstępne optymistyczne szacunki. Zwykły uzysk to około 35% minerałów, 5% skamielin i 60% odpadów, ale materiał z pierwszej bryły zawierał 65% minerałów i 0 skamielin, zgodnie z oczekiwaniami. Daje to 6,5 tony rudy z 10-tonowej bryły. Obecnie trwa pełna produkcja skoncentrowana w sektorze EQ. Jeśli nie jest to anomalia, trafiliśmy na główne złoże. Szukanie artefaktu, dobra fabuła. No, taka i w sumie idealna do Tomb Raidera. Taka idealna do Tomb Raidera. Dobrze. Tu coś było. Niezabezpieczone. Oczywiście. Skontaktuj się z kierownikiem Dallasem, aby uzyskać dostęp. Może teraz dostanę dostęp trzeci. W końcu robię postępy z systemami pokładu wydobywczego. Masz ten nadajnik SOS? Nie, a wyrzutnie są zabezpieczone. Potrzebuję RIG kierownika pokładu, żeby je otworzyć. Kierownikiem pokładu jest Dallas. Znajdziesz go na podpokładzie przetwórczym. No, matko. Widzę też aktywny RIG, Jacob Temple. Podpokład naprawczy. Może zostawił tam nadajnik SOS. Mam nadzieję, że tam dotrzesz mimo awarii. Nie awarii. Pułapek. Górnicy próbowali w ten sposób utrzymać swoje pozycje. Cholera. Dobra, otworzę podpokłady, tylko sprawdź, czy nadajnik nie jest do niczego podłączony. Na pewno jest, do jakiegoś potwora czy coś. O matko. No i muszę iść. Gdzie oni mi każą iść? Aha, z powrotem. Pewnie, przyszłam tu tylko po to, żeby się wrócić. Czy ja mam coś do tego? Może sobie to przeładowuję, bronię w ogóle. Coś tu idzie. Czy nie? Chyba nie. Wiemy. O nie. Szkolenie nie doświadczyłaby żadnych problemów, gdy planetołamacz wyrywa jedną z 20 planety. No właśnie, nie? Czy coś mi tu wyskoczy? Aha, i mam iść tędy. Czyli z powrotem... W ogóle się cofam. Aha, to był sklep. Ja zdobyłam trochę pieniędzy. Mogę sobie kupić amunicję? Mogę coś sprzedać ewentualnie. To nie bardzo. Aha, mogę tylko 6 kupić. No, zawsze coś. W jakiejś grze można było rozwalać skrzynki, jak się nie miało klucza, ale się ryzykowało, że się itemy uszkodzą. No, było coś takiego, ale gdzie? Jeszcze znalazłem filmik na 1 kwietnia, jak Ania z Mary Kate grała w kalambury. O, no, to też było fajne. No w ogóle ktoś umarł. Nie mogę jego Riga zabrać. Wiem, to pewnie ktoś nieistotny. Ja nawet nie wiem, co tam wcześniej było. Aha, bo ja tu jakieś przejścia ogarniałam.
No tak, bo Isaac nie potrafi skakać w tej grze. Nie. No ale... Nie to masz podnosić, tylko to masz podnosić. Jesus, tu jest za spokojnie. No dobra, tędy mam się wracać. Bo tą windą ostatnio jechałam. Też byś nie potrafiła w 100-kilogramowym egzoszkielecie. W sumie. Może tak być. Ostatnio tu mnie coś atakowało. Mam nadzieję, że tym razem już nie. No, większość postaci nie potrafi skakać w tych grach, ja tego nie rozumiem. Układ B, obróbka. Czy ja tu byłam? To jest dobre pytanie. No tu coś jest. Jakieś wspomnienie. Cześć, Lisa, to Jacob. Nie mogłem cię złapać. Jeśli to znajdziesz, opuściłem pokład, ale zaraz wrócę. Jest kolejny ocalały. Wydawał się przerażony. Zamknę nadajnik SOS i pójdę po niego. Do okna startowego zostało jeszcze trochę czasu. Warto dla niego zaryzykować. To lekarz. Tak, warto dla niego zaryzykować. Ten lekarz zwariował. Najwyższy czas na coś pozytywnego. Kocham cię. I proszę, uważaj tam dobrze. Kombinezon ciśnie w jajku. Jakby Isaac podskoczył w tym cudzie technologii, to wylądowałby piętro niżej. Chociaż w sumie, jak on ma ten swój, te swoje buty odrzutowe, to mógłby ich użyć, tylko obawiam się, że tutaj nie można. Właśnie, tylko w niektórych momentach można w grze używać tego odrzutowego. Dobrze, coś jeszcze tutaj jest dla mnie? Nie bardzo chyba. Boję się, tu pełno krwi jest. Oho, oho, już słyszę, już słyszę. Coś tu sunie. Chyba. To tutaj jakiś wiatrak jest. Matko jedyna, w którą stronę ja mam iść? Prawo. To co jest w lewo? Ktoś umarł. Pamiętajcie, że umarlaka zawsze należy skopać. Nie wiadomo, czy wstanie. Chociaż w tej grze to... A, w sumie tędy też mogę tam dotrzeć. Oho! Oho! Już coś leci. Czy ja mam jakieś podpalające... Strzały, czy co się dzieje? Nie! Wow, wow! O nie! Gówno małe. Małe gówno! O, jakieś kredyty. Nie wiem, tam powinno iść. Co za żul pozwanie. O, dziękuję za wodę, Aniu. Twoje zdrówko. No wiem, tylko ja nie ogarniam się z tym zmianą broni, bo zanim on zmieni broń, to już zdążą mnie obskoczyć te... Wiedziałam. Wiedział! Spadać!
Nie, dostan plujący kwasek. No, tylko jedyna. No, jest jakaś skrzynka. Au! No, jaki bullshit! Wypadł! Jezus Maria, no. Jeszcze tam coś łazi. Tu znowu ktoś umarł. I tu jest coś zamknięte. W ogóle tu miałam dotrzeć? Nie. Ale tu jest jakaś poczta. Odebrano dla mnie. You have mail. Ochrona na wydobywcze, ale już! Doktor Kaino szalał! Cofnij się! Wiem, jak tego użyć! Będzie już zawsze utykał, jeśli nie dasz mi kodów do portu towarowego! Jesteśmy w przetwarzaniu! Po cholerę nam kody do portu! Muszę dotrzeć do znaku! Kończy nam się czas! Dawaj kody! Krysy, to samo zrobiłeś kapitanowi? Nie, z Benem to był wypadek! Nie basz się porównywać mnie do kogoś takiego jak Mersze! Próbuję was ocalić! Cała nadzieja w znaku! Puść go, jest uzbrojony! Jest kurwa ochrona. Ale brzydko mówię. Ochrona spierniczyła. Rozumiem, że na dół. Świetnie. Dobra, tu jest zapis. Ale tu mnie jeszcze ciekawi. Oni mi każą iść tam, a tu. A, nie, stąd przyszłam. Dobra, to tu nic nie wiem. Myślałam, że tu coś może będzie. Oprócz wrzasków. Jakichś potępionych. Dobra, zacznijmy grę. O, machanko dla Cookie Plays Games. Ochrona nie spierniczyła zgodnie z opowieścią filmu Downfall. Ochrona dzielnie walczyła do ostatniej kropli krwi. Ojej, no dobrze. No to znaczy, że umarli pierwsi. Jezus. Tu na pewno nic dobrego nas nie czeka. To wygląda jak jakieś kolce pułapkowe. Ja tam przejdę i umrę. Oczywiście, że muszę iść w tamtą stronę. To mam zamknięte. Założę się, że to mnie zgniecie zaraz. Nie, dobra. Jednak nie. Oho! Jezu! Czemu to takie mocne? Gówno. Znowu sklep dają. Dalibyście więcej pieniędzy. I jeszcze... O, idzie. Łapki powinny go zgnieść. To nie fair. Już to idealnie wyglądało jak z Tomb Raidera, nie? Wchodzisz, giniesz. Przez moment też myślałem, że mojej siostrze i mamie gdzieś odbiło, bo śpiewały jakąś zrytą piosenkę, co na TikToku gdzieś widziały. Ojej. Skończyły mi się też apteczki w sumie. Amunicja i apteczki, świetnie. A stać mnie tylko na jedną porcję amunicji. Chociaż nie, sprzedam to. I to. To jeszcze mnie będzie stać na coś. Wow, jestem super bogata.
Super bogato. Rozumiem, że mam iść ten. Tutaj mam zablokowane wszystko. Idziemy przez tą dziurę. O Boże. A tu? Tędy chyba nie przejdę. Jezus! Okej. Matko. O nie! Lik kierownika powinien być w sterowni przetwarzania, ale ktoś aktywował zabezpieczenia. Nie otworzysz drzwi, dopóki grawitacja nie zostanie przywrócona, ale system się nie zresetuje, gdy w środku dryfują odpady. Znajmniej wioska przetwórcza wciąż działa. Uwaga! Mam lownet. Moje ulubione fragmenty tej gry. A mogę to rozwalić? No nie. O, dzięki za wodę, Torgus. Twoje zdrówko. Czy nie podoba mi się to, bo zawsze mnie atakują potwory przy takich momentach. A ja nie umiem się ogarnąć z tymi rzeczami. To jest w ogóle poziom czwarty. Jak ja mam niby korzystać, jak ja nie mam nawet z trzeciego? Nie można przywrócić grawitacji. Jak ja mam tą grawitację przywrócić? Przelecieć na drugą stronę? Nie zabije mnie to? To mnie nie zabiło. No to jakieś skrzynki czy coś.